Nasz gość dnia. Dzień dobry, witam w studiu dyrektora Naczelnej Organizacji Technicznej oddziału w Łomży, pana Piotra Grabani. Dzień dobry, witamy pana, panie dyrektorze. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, tak się składa, że miasto, w którym żyjemy, Łomża, którą się szczycimy, którą chwalimy, 600 lecie obchodzi w tym roku. ale... To, to taka najważniejsza, najważniejszy jubileusz w mieście, ale teraz ja przejdę do tego trochę mniejszego, może nawet dużo mniejszego jubileuszu, bo raptem tylko 40 lat. No ale to też już kawałek czasu. W Łomży działa naczelna organizacja techniczna. Dla nas to dużo, jednak ma pan redaktor rację, że to cząstka, patrząc na 600 lat miasta Łomża. W ramach tego 600 lecia chcemy się wpisać swoimi propozycjami, swoimi wydarzeniami, które chcemy zaproponować mieszkańcom miasta Łomża ale i całej ziemi łomżyńskiej, subregionu regionu łomżyńskiego. Dlatego decyzją łomżyńskiej rady i zarządu we wrześniu chcemy zorganizować kilka ciekawych wydarzeń właśnie w ramach 600 lecia miasta Łomża. A ja proponuję, żebyśmy skoncentrowali się przede wszystkim na jednym wydarzeniu mianowicie na charytatywnej zbiórce na rzecz budowy hospicjum i uwaga w Wilnie. A więc pan tutaj powiedział o tej działalności naczelnej organizacji technicznej na terenie Łomży dla mieszkańców Łomży, także dla mieszkańców regionu, subregionu, ale przekraczamy granice. To się zaczęło 10 lat temu, kiedy obecny prezes Łomżyńskiej Rady, pan Bogdan Laskowski, swoją firmą remontował historyczne pomieszczenia w Wilnie, w którym mieści się hospicjum dla osób dorosłych. Wówczas spotkał się i poznał siostrę Michaele Rak. I ta przyjaźń trwa do dzisiaj. Złożył Łomżyński Radzie taką propozycję, abyśmy my włączyli się w koncepcję budowy hospicjum dzieci chorych na raka w Wilnie, bo takie działania siostra rozpoczęła. Ta budowa już się rozpoczęła, jest to duży koszt, chcemy swój okruszek, swoją cząstkę do tego dołożyć. To, co zaczęło się lat temu, 10, okazuje się, że to życiem człowieka rządzą przypadki, prawda? Możemy tak, w, ta, tak powiedzieć, bo przypadkowo coś się zaczęło, może to nie był zupełnie taki przypadek, ale pewne działania, pewne działania, które spotykają nas po drodze, okazuje się, że potem gdzieś powracają w trochę innym wymiarze, warto takie rzeczy robić. Tak nam się może wydaje, że są to przypadki, ale... Ja osobiście sądzę, że to ma. Że to jest większy plan. Zawsze tak. Plan większy. Wiemy o co chodzi. No, jesteśmy w pewien sposób sterowani czy, czy kierowani, prawda? I, i, i mam nadzieję, że. Pod warunkiem, że damy się tą, ten, ten, temu dobremu sternikowi kierować. A to już sprawa indywidualna dla każdego. Tak jest. W związku z tym, te 10 lat kontaktów. Prezesa Laskowskiego spowodowały, że w ramach 600-lecia no i tej drobnej okazji, 400-lecia miasta Łomża, chcemy wyjść z kilkoma propozycjami wydarzeń publicznych, bo wystawa, o której pewno za chwilę kilka słów powiemy, jak i konferencja naukowo-techniczna, jak i Uroszysta Gala pod koniec września, to propozycje dla tych, którzy. Z Łomżyńską Radą Naczel Naczelnej Organizacji Technicznej od wielu lat współpracują i y, dlatego my też możemy y, zwracając się do y, wielu środowisk, y, przedsiębiorców, y, instytucji, y, ludzi y, prywatnych. Y, Oddać im podziękować i, i, i zaproponować, że jesteśmy gotowi działać dalej. Zanim dopytam o wspomnianą wystawę, konferencję naukowo-techniczną i galę uroczystą, które niebawem, bo wszak już we wrześniu, to jednak skoro zaczęliśmy mówić o charytatywnej zbiórce, to, to dopytam, kiedy ona się rozpocznie. Zbiórka rozpocznie się 27 września o godzinie 12 z udziałem siostry Michaeli Rak, która specjalnie na tą okoliczność przyjeżdża dłomży. Wystawa fotograficzna, która rozpocznie się 7 września w galerii pod Arkadami, jest inaugurowana tą dwutygodniową wcześniej aukcją internetową na naszej stronie notlomza.pl. Będzie można zacząć licytować obrazy, które wykonała. Pani Bożena Mozyro, Polka zamieszkująca w Wilnie, przekazuje je na naszą własność. Płacimy za nie tylko po niezbędnych kosztach, a wszystkie środki pozyskane z tego tytułu w ramach prowadzonej aukcji, która będzie aż do 30 września realizowana, przekażemy na budowę Hospicjum w Wilnie. Jeżeli chodzi o wystawę, to tutaj no, należy dodać i, i to dużymi tak zwanymi wersalikami, czyli dużymi literami, że patronat honorowy jest szczególny tejże wystawy. Tak, zwróciliśmy się do pani prezentowej, pierwszej damy RP z prośbą o przyjęcie patronatu nad tą wystawą. Wyraziła zgodę. Wystawa będzie pod patronatem pani prezydentowej Agaty Konhauser-Dudy. Bardzo się z tego cieszymy, to nadaje pewnego smaku, splendoru dla tej wystawy. Ale jeszcze kancelaria prezydenta i pani prezydentowa zaskoczyli nas propozycją przekazania Osobistego daru. Słowo honoru, nie wiem co, jeszcze ja, będzie wiadomo we wrześniu, kiedy fizycznie ten dar zostanie przekazany na nasze ręce. Zadam dalej idące pytanie: czy jest nadzieja, że pierwsza dama za gości włączy? Chcielibyśmy bardzo. Zwróciliśmy się z taką sugestią. Powiedziano, że pakiet wydarzeń we wrześniu jest bardzo napięty i to może być bardzo trudne, ale oficjalne zaproszenie oczywiście wystosujemy. Tym bardziej, że przypominamy sobie miesięcy temu kilka gościła niedaleko w Podgórzu. Tak, w szkole podstawowej wiem o tym. Rozmawiałem z Wójtem Kłysem na ten temat. Pytałem się jak to zrobili, prawda. Mam nadzieję, że jeżeli czas będzie dobry prawda, i nie będzie żadnych innych wydarzeń ważniejszych niż nasza, to może zobaczymy. Ale to wydarzenie rzeczywiście będzie bardzo istotne, bardzo ważne na dość szeroką skalę, zakrojone. To 7 września wystawa prac, natomiast 28 września kolejne wydarzenie. Yy, naczelne, naczelna organizacja techniczna, yy, oczywiście jak sama nazwa wskazuje, jest organizacją inżynierów i techników yy, wszelkich yy, profesji i to jest nasza główna statutowa yy, działalność. W związku z tym chcemy się yy, włączyć yy, pewnymi yy, tematami, yy, aby pokazać yy, jak... Yy, Nasi inżynierowie, inżynierowie i technicy uczestniczą w rozwoju województwa podlaskiego, w szczególności ziemi łomżyńskiej i subregionu łomżyńskiego. I pod patronatem prezydenta miasta Łomża organizujemy konferencję z kilkoma ciekawymi tematami, oczywiście inwestycyjnymi, które wpływają na rozwój gospodarczy Łomży i subregionu łomżyńskiego. A proszę trochę odsłonić tę tajemnicę, te tematy, to? Y, te tematy y, to y, Stowarzyszenie Inżynierów Techników Komunikacji y, z panem Wojciechem Bożuchowskim, dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawi temat czy referat w zakresie realizowanych inwestycji drogowych ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Łomżyńskiej. Z myślimy... szczególnym uwzględnieniem zapewne tej trasy, o której myślimy tutaj wspomina. Myślimy oczywiście mówiłem. o uh -huh. tak, myślimy o S8, ale i innych drogowych połączeniach, które będą miały miejsce już mają i będą miały miejsce w najbliższych latach. Drugi temat to budowa kotła na biomasę. Inwestycję realizuje MPEC Łomża. Mamy odpowiedź na piśmie, wchodzą w temat konferencji właśnie tym wydarzeniem Interesują nas generalnie odnawialne źródła energii, a to jest temat właśnie z tej dziedziny. Również w ramach odnawialnych źródeł energii MPK Łomża, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z panem dyrektorem Januszem Nowakowskim na czele przedstawi propozycję autobusów napędzanych energią elektryczną, prawda, czy... czy inne inwestycje, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, które MPK Łomża realizuje, na przykład solary czy, czy, czy fotowaltanika na terenie bazy MPK. O tym pan dyrektor Nowakowski będzie mówił na konferencji. To się po prostu opłaca. Co prawda temat nie wypłynie po raz pierwszy, bo ja przypominam sobie, że na temat właśnie takich, przy wykorzystaniu właśnie takiej technologii napędzania środków komunikacji miejskiej, to temat już był poruszany jakoś na początku tego roku styczeń, może, może, początek, może początek lutego, ale temat cały czas bardzo ważny, bo jednak te działania proekologiczne, to, co dzieje się na świecie, prawda, te, te wszelkiego rodzaju zapy zapylenia, ale też to, co się dzieje w Łomrze, szczególnie zimą, prawda? Te, to powietrze gęste, mówimy smok nad miastem yy, wisi. Wszelkie te działania proekologiczne one też yy, mają na celu no, ułatwienie nam życia po prostu. Temat, temat jest ciekawy, ponieważ był on również przedmiotem obrad Łomżyńskiej Rady. Nie zostały podjęte ostateczne decyzje. Temat jest dalej analizowany, ale wydaje mi się, że jest to słuszna droga, jeżeli chodzi o sprawy ekologiczne, ale również ekonomia ma tu ogromne znaczenie, ponieważ... Autobusy są bardzo paliwożerne, no, to jest normalne, takie są reguły gry, ale odnawialne źródła energii wykorzystywane w komunikacji miejskiej mogą, poza elementami proekologii, mogą również i wpływać na zmniejszenie kosztów utrzymania tych środków komunikacji. Konferencja naukowo-techniczna 28 września, natomiast Panie Dyrektorze, dzień po. Dzień po... Uroczysta gala. Uroczysta gala. Chciałem powiedzieć, że traktujemy czterystolecie jako... Pewne tło bardzo ważne dla nas, ale jak pan redaktor słusznie zauważył, to cząstka w ramach 600-lecia miasta Ale bardzo Łomży... istotna, panie Piotrze. Ja przepraszam, ja panu przerwę, ale dlaczego? No, ta myśl techniczna, a w pańskim wydaniu, co słyszeliśmy przed chwilą, połączona także z ekonomią, co jest bardzo ważne, no to jest przecież, no, o to chodzi, prawda? To, 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 to są, jeżeli tego nie będziemy stosować, to albo będziemy stać w miejscu, a jak będziemy stać w miejscu, to będziemy się cofać, więc ta myśl techniczna, no, ona winna się rozwijać, i, i tutaj yy, be, bezsprzecznie to, to, to tylko 40 lat, Pan powiedział, ale to bardzo ważne 40. Lat. W tym kontekście bezwzględnie tak. Natomiast yy, chcę jakby yy, pokazać radiosłuchaczom, że no, nie jesteśmy pępkiem yy, świata, wykorzystujemy tą yy, okoliczność yy, dla realizacji yy, pewnych yy, wydarzeń. A gala podsumuje to wszystko na galę zapraszamy przede wszystkim tych ludzi, którzy z Łomżyńską Radą od lat współpracują, to przedsiębiorcy, instytucje, władze samorządowe i, i, i rządowe i zwykli obywatele, którzy korzystają z naszych usług. Chcemy im powiedzieć: dziękuję. Krótko po, pokazać, co zrobiliśmy i co zamierzamy przede wszystkim zrobić, bo to co za nami, to już przeszłość, prawda, ale ważne jest to, co dzisiaj i to, co na przyszłość. I, i, I stąd ta uroczystość. Ale uroczystość ma swój ważniejszy wątek, bo również na Gali. Jako że wszyscy zostaną e, zaproszeni. Chcemy kontynuować e, charytatywną e, zbiórkę na rzecz Wileńskiego e, Hospicjum, e, i również e, będziemy prowadzić licytację, kontynuację licytacji, licytację bezpośrednią na samej Gali, między innymi e, daru, e, który pani Prezydentowa e, przekaże nam e, we wrześniu. E, wydaje mi się, że. E, Będą tam również inne propozycje. Także zapraszamy wszystkich, których my zaprosimy, którzy się znajdą tego dnia z nami w Auli Szkół Katolickich na Sadowej 12A, żeby zabrali z sobą portfele. I najlepiej te w grubszym wydaniu. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Nim definitywnie Panu podziękuję, to przypomnę, że rozmawialiśmy o bardzo ważnych sprawach, o bardzo ważnych wydarzeniach, które niebawem już włączy się będą działy chronologicznie. Już 27 sierpnia w Domu Technika, dodam, o godzinie 12 zostanie zainaugurowana za zbiórka na budowę hospicjum w Wilnie. Nie, i tutaj siostra Michaela Rak ma, ma przyjechać do Łomży. Kolejne wydarzenia to wystawa 7 września, 28 września, konferencja naukowo-techniczna, no i 29 ta uroczysta gala. Drodzy Państwo, my o wszystkich wydarzeniach w miarę zbliżających się terminów będziemy informować. Bądźcie z nami na 103 i 6 FM tutaj, tutaj w Łomży, ale także i w naszych ośrodkach w środkach poza Łomżą Piotr Grabani dyrektor naczelnej organizacji technicznej Oddziału w Łomży był dzisiaj naszymi państwa gościem dziękujemy dziękuję serdecznie nasz gość dnia